kanon gatunku, czyli powystawowe urządzenie z Allegro. No ma to być iPhone 8. To to są za certyfikowane akcesoria dołączone do urządzenia. Po wadze czuję, że to jest totalny shit. Metki. Nie jest to żaden powystawowy telefon, tylko refurb. Ja informuję, że to jest totalna podróbka. Cześć! Dzisiaj sobie sprawdzimy kanon gatunku, czyli powystawowe urządzenie z Allegro. Co to będzie? Podobno ma to być iPhone 8. Jakieś akcesoria powystawowe, cokolwiek i tak dalej. Zobaczymy sobie właśnie, jak wygląda powystawowe urządzenie i co to są za certyfikowane akcesoria dołączone do urządzenia. Zapraszam do oglądania. Jest nasza paczka. Jak myślicie, co to będzie? Oby to był telefon. Smartphone Expert. Brzmi pięknie. Jakiś kabelek. Za chwilę sobie sprawdzimy, jaki certyfikat posiada takowy kabelek. Jakaś ładowarka. Po wadze czuję, że to jest totalny shit, ale taki shit, który jedyne do czego się nadaje, to żeby to wy**ć do kibla, nie do użytku. Chyba że chcecie, żeby wasze urządzenie szlak trafił, to możecie tego używać. To nie waży nic. Jedyne co tutaj ma, to jakieś znaczki, to producenta nawet nie ma. Jest wykonane kiepsko, imituje w środku coś lata, to pewnie jakby mocniej uderzyć, to by się rozpadło, więc to jest badziewie. Kabelek sobie sprawdzimy później. Na razie jestem zniesmaczony dołączonymi akcesoriami, które są gównowarte i więcej problemów mogą sprawić niż pożytku. Woreczek spięty na zszywkę od spinacza. Co z telefonikiem? Telefonik na pierwszy rzut oka wygląda ładniusio. Naprawdę telefon wygląda ładnie. Tutaj trzeba przyznać, że wygląda to nieźle. Jeżeli chodzi o siateczki, wydaje się to całkiem rozsądne. Siateczka głośnika rozmów też jest ok. Co? Trzeba by było to rozkręcić. Widać tutaj drobny ślad używania w postaci przybrudzenia wokół oczka kamery. Ale ekranik wygląda nieźle. To co? Zaglądamy do wnętrza i sprawdzamy, jak wygląda powystawowe urządzenie. Uszczelki brak albo nie łapie zupełnie, ponieważ tej w ogóle siły nie trzeba użyć, żeby podważyć ekran, chociaż uszczelka widzę jakaś tam jest, ale jest spasowana na tyle słabo. Jak wewnątrz wygląda? Oprócz tego, że jest tu pełno paluchów, to może być akceptowalnie to wygląda. Widać oczywiście jakieś metki. Kolejne metki. Czyli nie jest to żaden powystawowy telefon, tylko refurb. Jeżeli powystawowy byłby to telefon, to na przykład w tym miejscu na kodzie kreskowym na ekranie tutaj byłoby logo Apple, czyli jabłuszko. Tutaj tego nie ma, więc ten ekran jest ekranem refabrykowanym. Była wymieniana szyba, dlatego jest taki ładny, ale przynajmniej jest oryginalny. To już jest plus tego urządzenia. No oczywiście mamy tutaj, zaraz to wam bardziej pokażę, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi z tymi etykietkami, naklejeczkami i tak dalej, że to nie jest powystawowe urządzenie. To jest po prostu tak zwany chiński refurb. Widzicie? Chińska
naklejeczka na kamerze przedniej, tylnej. Na poziomie płyty głównego jeszcze źle złożone. Kamerę wypiąłem i widać tam kawałek czego? Pianki, która weszła w gniazdo. Więc coś tutaj się działo. Wykręcamy płytę główną i sprawdzamy do końca, jak to wygląda. Chyba tak. Jak już sprawdzać, to gruntownie. O, nie zauważyłem, że tutaj nie ma wkrętu. Jest dziura. W tym miejscu powinien być wkręt, a go nie było. Więc pewnie wypadła śruba na wystawie. W końcu to powystawowe urządzenia. To wiecie, mogła sobie wypaść. Ludzie go oglądają na tej wystawie, no i śrubka wypadła. Czy płyta była naprawiana? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że raczej nie. To jest duży plus w takim urządzeniu. Może ktoś odpinał ekran, coś wyciągał, przekładał, korpus zmieniał, dlatego brakuje tutaj wkrętu i pianka jest przerwana i wlazła do soketu. Resztę można już w sumie wyrzucić, bo i tak to się na nic nie przyda. Ale sama płyta główna nie wydaje się naprawiana, więc to jest plus tego zakupu. Bo czasami można spotkać naprawdę przeróżne urządzenia. Korpus był najprawdopodobniej refabrykowany, nie jest to oryginalny korpus, brakuje tutaj niektórych rzeczy, była wymiana taśma przycisku włącznika. Widać, że jest tutaj luzem to wszystko, to powinno być przyklejone, w sensie ta tasiemka. Więc korpus jest albo zamiennikiem, albo jest po jakiejś refabrykacji. Najprawdopodobniej jest to po prostu zamiennik. Jakości na oko wydaje się akceptowalnej. Są siateczki na mikrofon. Chociaż co jest ciekawe, siateczki są przelotowe, a nie powinny być przelotowe w tym miejscu. Więc na pewno jest korpus zamiennik, natomiast jest wyposażony w oryginalną taśmę ładowania. To też jest duży plus. Ale nie jest to urządzenie powystawowe, tak jak sprzedawca pisze. Trzeba liczyć się z tym, że tutaj w tym urządzeniu oryginalna to w zasadzie jest płyta główna, ekran, możliwe, że bateria. Reszta wygląda tak, jak wygląda. Nie jest to jakaś tragedia. No ale z powystawowym urządzeniem to nie ma nic wspólnego. Dodatkowo dołączone akcesoria w postaci ładowarki. To jest totalna głupota, żeby takie gówno dostarczać klientowi. Ta ładowarka może po prostu uszkodzić telefon. Może spowodować zniszczenia lub nawet pożar. Nie ma to żadnych certyfikatów. W ogóle to nie powinno być sprzedawane na polskim rynku. Za to sprzedawca można, czy importera, dojechać, że wprowadza na rynek rzeczy niebezpieczne. Tacka SIM, patrzcie, zamiennik bez numeru e-mail. Sprawdźmy sobie, jak wygląda odczyt z programu TrueTools. Ten program umożliwia nam weryfikację, co jest wewnątrz po numerach seryjnych odczytanych z płyty głównej i z rzeczy, które są podłączone do tej płyty głównej. To jest ten nasz rzeczony iPhone. Jest podłączony w tej chwili do komputera i tutaj widać rzeczy, które są odczytane. To są fabryczne odczyty. To są odczyty, które są wykonane w tej chwili, jak widzimy. I się numer seryjny, wymieniona była tylna kamera i przednia kamera, co by się zgadzało po naklejkach, które zastosował producent czy też sprzedawca tego urządzenia. A jak wygląda dostarczony kabelek?
sprzedawca pisze, że to krzywe urządzenie jest certyfikowane. Czy tak jest rzeczywiście? Mamy tutaj specjalny adapter, specjalny czytnik. Tak naprawdę jest to urządzenie, które odczytuje sygnatury z kontrolerów Lightning i na tej podstawie jest w stanie określić, czy urządzenie, przewód, czy słuchawki, czy inne akcesorium z Lightningiem jest oryginalne, czy też nie. Ewentualnie, czy jest certyfikowane z oryginalnymi układami, czy też nie. Sygnatura jest dość świeża, sprzed dosłownie miesiąca. Podłączamy taki kabel. I co nas to interesuje, informuje, że to jest totalna podróbka. To jest po prostu śmietnik. Tego nie powinno się w ogóle użytkować w połączeniu z taką ładowarką. To mówi nam tylko tyle, że to jest śmietnik. Nawet nie powinno zasługiwać na paszport Polsatu. Certyfikat to jest jakaś bzdura na resorach, więc ładowarka i kabel zagrażają waszemu życiu, zdrowiu i szczególnie urządzeniu, które kupujecie. Nie dość, że ono jest po prostu sklepane z różnych przypadkowych części, różnego niewiadomego jakiego pochodzenia i tak dalej. Nie jest to urządzenie powystawowe, nie ma to nic wspólnego z urządzeniem, które mogłoby być po prostu zwyczajnie naprawione. To jest urządzenie na rynek azjatycki, chiński, które zostało tutaj sprowadzone przez jakiegoś obrotnego człowieka. Dorzucone zostały jakieś akcesoria, które nie powinny się znajdować na rynku polskim, szczególnie mówię o ładowarce. Takie coś to jest, w sumie za to są sankcje tak naprawdę. Więc takie coś nie powinno być wprowadzane do użytku, nie powinno być sprzedawane czy dawane w gratisie, jakkolwiek to brzmi. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nie wiem, do pożarów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wszystkie różne dziwne rzeczy mogą się zdarzyć. Aktywowałem to urządzenie. Sprawdzimy sobie zaraz, jak wygląda po ekranie aktywacji oraz czy obsługuje funkcję Truton. To są dość dwie istotne kwestie. Urządzenie powystawowe i w ogóle, jeżeli producent podchodzi tego poważnie, powinno być wyzerowane niejako do czysta, nie z poziomu jakby ustawień systemowych, wyzeruj ustawienia. Wiecie, jak to poznać? Już wam pokazuję. Przełączmy sobie ekran, odblokowujemy telefon i patrzcie, co się dzieje. Czekam. To znaczy, że telefon został wyzerowany z poziomu ustawień systemu. Nie jest to takie, powiedzmy, dziewicze wyzerowanie urządzenia. I co ciekawe, brak tutaj opcji Truton. To by się zgadzało z tym, że kamera przednia została wymieniona na jakiś zamiennik albo cokolwiek, a Truton jest przypisany do płyty głównej. Więc urządzenie nie jest powystawowe, tylko jest jakimś totalnym składakiem z przypadkowych elementów i to wszystko możecie sobie kupić za jedyne 1150 zł w firmie JKG Smartphone Expert. Ale jak lubicie marnować swoje pieniądze, to polecam. Napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza opinia na temat takich urządzeń. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.